Wyznacz cztery kolejne liczby całkowite takie, że największa z nich jest równa sumie kwadratów trzech pozostałych liczb. Żeby rozwiązać to zadanie, to przede wszystkim musimy sobie jakoś zapisać cztery kolejne liczby całkowite. Oznaczmy sobie zatem pierwszą naszą liczbę całkowitą literką na przykład x, wówczas druga liczba całkowita następna po x to będzie oczywiście x plus 1, kolejną liczbą całkowitą będzie x plus 2, na ostatnią, czwartą liczbą całkowitą będzie liczba x plus 3. My musimy teraz wyznaczyć x, jeżeli znajdziemy x, no to siłą rzeczy znajdziemy wszystkie cztery kolejne liczby całkowite. Żeby wyznaczyć x, to musimy ułożyć równanie. Mamy powiedziane, że największa z tych liczb jest równa sumie kwadratów trzech pozostałych liczb. No największą z tych czterech liczb całkowitych jest na pewno liczba x plus 3, więc możemy sobie napisać, że ta największa liczba x plus 3 musi być równa sumie kwadratów trzech pozostałych liczb. Czyli musimy policzyć kwadrat każdej z tych liczb i dodać te kwadraty do siebie. Czyli piszemy kolejno kwadrat pierwszej liczby, czyli x kwadrat, plus teraz kwadrat drugiej liczby, czyli kwadrat liczby x plus 1 i jeszcze plus trzecia liczba, również podniesiona do kwadratu. No i w ten sposób otrzymaliśmy równanie z x do rozwiązania. Jest to równanie kwadratowe, także bez problemu je rozwiążemy. Na początku ja podniosę do kwadratu te wszystkie nawiasy po prawej stronie, czyli x kwadrat bez zmian przepisujemy. Natomiast te nawiasy wzorami skróconego mnożenia podnosimy do kwadratu. Pierwszy nawias to będzie x kwadrat plus 2x plus 1, a drugi nawias to będzie x kwadrat plus 4x plus jeszcze 4. No i teraz rozwiązujemy to równanie kwadratowe. Wszystkie wyrazy przenosimy na jedną stronę. X kwadrat plus x kwadrat plus x kwadrat to będą w sumie 3x kwadrat. Teraz zliczamy, ile jest x-ów. 2x plus 4x to jest 6x-ów. Jeszcze minus 1x to będzie w sumie 5x-ów. I jeszcze liczby całkowite. 1 plus 4 to jest 5 i minus 3, 5 minus 3 to jest plus 2, czyli tutaj mamy plus 2 równa się 0. No i rozwiązujemy teraz to równanie kwadratowe licząc na przykład deltę. Delta jest równa b kwadrat, czyli 5 do kwadratu 25, minus 4 razy 3 razy 2, czyli minus 24, to się równa 1. W związku z tym pierwsze miejsce, pierwsze rozwiązanie tego równania kwadratowego, czyli x1, jest równe minus b, czyli minus 5, minus pierwiastek z delta, czyli minus 1, podzielić na 2a 2 razy 3, czyli na 6. Czyli tutaj mamy minus 6 na 6, czyli po prostu minus 1. No i drugie rozwiązanie, x2, to się równa minus 5, tym razem plus pierwiastek z delta na 6, to się równa minus 4 na 6, czyli minus 4 szóste, co możemy jeszcze prościej zapisać jako minus 2 trzecie. No i teraz patrzymy, czy oba te rozwiązania nadają się, są dobrymi odpowiedziami do naszego zadania, czy może być x równy minus 1 i czy x może być równy minus 2 trzecie. No minus 1 oczywiście może być równy, ponieważ minus 1 to jest liczba całkowita. Jeżeli x będzie równy minus 1, to wówczas będziemy mieli kolejne 4 liczby całkowite następującej postaci. Minus 1, następnie będzie 0, potem będzie 1 i 2 i to jest pierwsze dobre rozwiązanie do tego zadania. No a dla x tego drugiego, dla x2, dla drugiego rozwiązania tego równania kwadratowego mamy wynik minus 2 trzecie, to nie jest liczba całkowita, w związku z tym to rozwiązanie jest sprzeczne z naszymi założeniami, można powiedzieć, nie należy do dziedziny, czyli tylko to jedno bierzemy i to jest jedyna odpowiedź do tego zadania.